Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego odcinka nasunął mi się po późnym powrocie z podróży, znaczy późno w nocy wróciłem, dość zmęczony z powodu oślepiających mnie samochodów jadących z naprzeciwka. Także temat dzisiejszego odcinka: poprawna regulacja świateł mijania. Zapraszam. Zatem, szanowni Państwo, pomijam tutaj fakt, że każde oświetlenie w pojeździe, w które jest wyposażony, ma być sprawne, prawda? Chodzi mi w dzisiejszym odcinku o to, abyśmy zadbali o poprawne ustawienie świateł, przede wszystkim mijania. Pora roku taka, jaka jest, każdego dnia nam się dzień skraca. Może się okazać, że w pewnym momencie wracamy z pracy czy z podróży już w nocy. Dla naszego własnego bezpieczeństwa warto, abyśmy zadbali o poprawne ustawienie świateł właśnie mijania, na których najczęściej podróżujemy. Na co mamy wpływ, prawda? O tyle właściciele nowych pojazdów przez pierwsze 3 lata mogą nie pojawić się na corocznym badaniu technicznym, o tyle właściciele samochodów starszych zjawiają się co roku. Na takim to badaniu diagnosta zawsze kontroluje stan ustawienia tych świateł i ewentualnie je koryguje. Niemniej przez ten cały rok od badania do badania może oczywiście mogą nastąpić warunki, w których to ustawienie może się zmienić. Jednym z takich warunków jest na przykład chociażby niewłaściwa wymiana żarówki, niefachowa. O samej wymianie nie będę mówił, mogę Państwa tutaj odesłać do naszego archiwalnego magazynu w letnie wydanie, bodajże 21, gdzie tam w skrócie objaśniłem, jak poprawnie w czasie podróży taką żarówkę wymienić. Jeżeli chodzi o kwestię samej wymiany żarówki, oczywiście dobieramy żarówki zgodnie z zaleceniami producenta samochodu. Wybieramy takie same żarówki, tego samego typu, o tych samych mocach. Absolutnie negatywnym zachowaniem będzie używanie pseudo stuningowanych żarówek o wyższych mocach. Oczywiście są takie żarówki tego samego znaczenia z dopiskiem plus 10, plus 30%. To nic nie szkodzi, chodzi o najważniejsze o moc żarówki. Zastosowanie takich wyższych mocy żarówek może skutkować uszkodzeniami naszej instalacji elektrycznej, jak również wypaleniem odbłyśnika znajdującego się w reflektorze. To oczywiście skutkować będzie kosztami, które nas czekają, naprawiając te rzeczy. A przy wypalonym reflektorze zostaje nam tylko wymiana reflektora, a to nie jest jakaś tania część nigdy. Następnym elementem, o którym powinniśmy pamiętać, aby reflektor właściwie świecił, tak jak mówiłem, właściwa jest regulacja. Oprócz tych corocznych badań technicznych, jeżeli zauważymy jakiekolwiek niewłaściwe świecenie tych reflektorów, zawsze możemy udać się czy też do warsztatu, który dysponuje właściwym urządzeniem do ustawiania świateł, czy też podjechać do okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie taką czynność naprawdę w ciągu 10 minut diagnosta może wykonać i to nie jest jakaś droga usługa. Jak ja pamiętam, jakiś czas temu właśnie kontrolowałem, bo mi się nie podobało świecenie moich reflektorów. Taki koszt, jeżeli dobrze pamiętam, mówię około 15 zł, 10 minut zajętego czasu. Naprawdę warto częściej to dokonywać. Dlaczego ważne jest właściwe ustawienie świateł? Otóż
To jest wszystko dla naszego bezpieczeństwa. Za nisko świecący reflektor bądź za wysoko skutkuje to obniżenie bezpieczeństwa naszego, ale również i innych. Proszę Państwa, żarówki, światła mijania świecą na odległość około 40 metrów. W momencie, kiedy mamy źle ustawione, na przykład za nisko, a właśnie po podróży zauważyłem część niewielką, ale widziałem pojazd, któremu żarówka świeciła, reflektor świecił dosłownie 5-10 metrów przed samochód. No w takich sytuacjach wcześniejsze zauważenie jakiejkolwiek przeszkody no staje się wręcz niemożliwe. Natomiast w momencie, kiedy mamy ustawiony za wysoko reflektor, jadąc oślepiamy pojazdy kierowców jadących z naprzeciwka. To też oczywiście skutkuje negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Kolejnym elementem, o którym często może i zapominamy nawet gdy mamy ustawiony prawidłowo reflektor, może wracamy z zakupów, jedziemy na wakacje, obciążamy bagażnik z tyłu. Auto automatycznie się ugina i podnosi nam wiązkę świateł do góry. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że w pojazdach z tradycyjnymi reflektorami pojazd jest wyposażony w regulator ręczny poziomu świateł. Zatem używajmy go, bo od tego on jest, prawda? Także załadowany bagażnik, większe obciążenie, obniżajmy te światła, abyśmy nie oślepiali jadących z naprzeciwka. Dla ciekawych z Państwa zapraszam sobotnią podróż od granicy litewskiej w stronę Suwałk. To jest moment, kiedy nasi wschodni sąsiedzi wracają z zakupów załadowanymi samochodami po dach. Wtedy Państwo mogą łatwo zauważyć, jak się jedzie z samochodem załadowanym z niewyregulowanymi światłami. To nie jest nic przyjemnego, nawet w dzień jest to dość ostre oślepienie wręcz nas. Dlatego mówię, dla ciekawych jest to moment dobrego przetestowania tego, co mówię. Jest jeszcze jeden moment, w którym kontrolę ustawienia świateł powinniśmy wykonać. To jest w momencie, kiedy dokonujemy jakichś napraw w zawieszeniu, wymiana sprężyn, amortyzatorów. Warto wtedy skontrolować pojazd, czy też czasami, gdy zmieniamy opony, rozmiar opon i zmienia się ich wysokość. W tym momencie pojazd również zmienia swoje położenie w stosunku do powierzchni i automatycznie również ustawienie świateł zmienia się. Dlatego ten moment również powinien być zakończony, czyli po wyjeździe z warsztatu, jeżeli warsztat nie dysponuje takim sprzętem, udać się do stacji diagnostycznej na kontrolę i ewentualną korektę tych świateł. Także, szanowni Państwo, podsumowując, właściwe ustawienie świateł jest to klucz do naszego bezpieczeństwa, jak i innych oczywiście. Także nie zapominajmy o tym, nie ograniczajmy się tylko do corocznych badań technicznych, ale dbajmy o to przez cały rok. A tak dla rozluźnienia, troszeczkę filmików znalezionych w sieci. Zapraszam.
w tym odcinku. To już wszystko. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień.